Cześć wszystkim, no po 7, ciąg Baldur's Gate 3. Dobra, tutaj jest wejście do skarbca, jak widzę. Co my tu mamy? Blade zwłoki. Rytuały godowe flaminów. The cover proudly announces this book to be Flumph Mating Rituals. Flumphów. Śledztwo. Zbadaj uważnie księgę. O, to się raczej nie uda. O, udało się. The scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. The secret to forging adamantine. To może się przydać. Materiały surowa ruda mirtralu oraz odpowiednia forma. Okej. Okay. Ta, i jakiś młot. Włamek fioletowego florytu. Składniki alchemiczne. Lodowy metal. Okej. Podobne do tego, co wcześniej mieliśmy. Trucizny. Drowia trucizna. Usypia. Ciekawe. Cień Malzembaranu. To jest to nazwa tego drowskiego miasta podziemnego. A co to jest? Kaptur. Spowicie cieniem. Zyskaj niewidzialność na dwie tury, raz na krótki odpoczynek. Dobra. Są wszystkie fajne rzeczy. Ewentualnie tego mógłbym się pozbyć, ale to jednak może się przydać jeszcze. Nikomu nie chciałbym zamieniać tego na niewidzialność, tego co już mamy. Ale całkiem fajny przedmiot. Dobra. Czy możemy to połączyć jakoś? Wygląda jakby pasowały do siebie. Może nie? Dobra. Gale. Zbieraj te zwoje. Plecaczek jakiś? Zwoje nieruchomienia osoby. Fałszywe życie. I to wszystko? Dobra, jak już znajdziemy tą kuźnię, to domyślam się, że to nam się przyda. Aczkolwiek póki co nadal nie mam jeszcze za bardzo tropów na to, gdzie ta kuźnia ma się znajdować. Dobra. Zobaczmy teraz drzewo susowe. Okej, wybacz, nie zauważyłem cię. Hmm.
Próbujmy go szybko załatwić. Znaczy... Okej, zapomniałem, że magię nam to wyśle. Niedobrze. Dobra. Ognia maksymalny. Ładnie. This is my time. Urok na siłę. Podejdź tutaj. Zobaczymy, czy go to zrzuci. Nie zrzuciło. Dobra, i tak go nie zabijemy raczej. Więc walimy go świetnym płomieniem. O, no odparł, nieźle. W następnej turze może go ściągniemy. Zdecydowanie. Dobra. Możesz go pchnąć. Ten jest zbyt ciężki. Nie, nie. Dobra, to go ciachnij. Ładnie. Może go dobijemy. Zwykłymi rzeczami. Znowu odparłaś. Dobra. Przełomienie. Chybienie. Dobra. Możesz odejść za darmo, bo jest on oszołomiony. Masowe kojące słowo. Czemu by nie? Tak niedługo nam się szykuje odpoczynek. A też nie atakowałeś. Dobra. Dobra. Pora susowa. Panisko domu kowala. Okej. Dobra, gdzie jest ta kora susowa? Dajmy to Willowi. W sumie mieliśmy chyba jakiegoś kowala tym w posterunku lunitów, czy jak tam się nazywali. Dobra. Się troszkę podlecz. Dobra, zróbmy jeszcze jeden krótki odpoczynek. I potem... powoli będziemy szukać miejsca na długi odpoczynek. Dobra. Wygląda na to, że tędy możemy przejść do tej magicznej wieży. Chyba już nic więcej nie ma.
Tu się wygląda, że wszystko zbadaliśmy. Przejście na skróty. W którym kierunku idziemy? Wygląda na to, że tak. Więcej tych wybuchających rzeczy. Momencik, dziura. The wall is riddled with holes. A suffocating stench of long rotten meat wafts out. Wyglądają na dziury, do których ja w żadnym wypadku nie spojrzałbym, nie wsadziłbym do nich ręki. Spróbujmy to zbadać. Ładnie. You recognize the odor. The foul scent of carrion crawlers, centipede-like aberrations that feast on the dead. At one time these caverns must have been their banquet hall. The creatures are either long gone or waiting patiently in the darkness. Dobra, to sięgnijmy. Zobaczmy, co się stanie. The passage narrows and bends, becoming impassable before you're even elbow deep. Dobra, tyle w temacie. Czy widzimy tu jakichś przeciwników? Nic nie widzę. Mogę to wysadzić. Dobra. Hopsa. Something's burrowed in there. Something big. O, nie podchodźcie. O czym mówisz? Tym martwym drowie, czy o czymś innym? Coś ryje w tych norach. Okej. Tutaj podejdziemy możliwe w takim razie, że coś nas zaatakuje. Wiecie co? Na razie pójdźmy w tym kierunku. Podajmy tą ścieżkę, zaraz tu wrócimy. Pajęczyna. Okej, widzieliśmy już to miejsce z drugiej strony. Gale, pozbyj się pajęczyny. Still alive. So that's progress. Pajęcze jaja. Dobra, co więcej tutaj mamy? Dobra. Gdzie są moje rękawice z winnych dłoni? Tutaj są. Dobra. Otwórz wytrychem. Cyk. Ładnie. Bunch of empty boxes and spider webs. Guess lost cultists haven't been back here in a while. Lolf. Drowia ćwiekowana skóra. Składanie się plus jeden.
Dobra klasa pancerza. Ale nie jest lepsza od naszej zbroi. Trzymaj to słoneczko. Przywróć spetryfikowanej istocie jej pierwotną postać. Okej. Okay. Kontroluje działanie wszystkich trucizm. Pognieciona strona. Roczna matko, tkaczko przeznaczenia, pobłogosław nas, byśmy zdołali uśmiercić twych wrogów. Niechaj szczęsną uduszeni wątkami losu i zabarwią się krwistą czerwienią na twoje podobieństwo. Chwała Lolf. Co jeszcze tutaj mamy? Ciemny worek. Pokon pajęczego jedwabiu. Mijący koszyk. O kształtowaniu wiernych. Mędrzec tajemny matron, okej. Okay. Dobra, nic ciekawego. Idziemy tutaj. Śniejący klejnot. Dobra, no idźmy. Okej. Te drowy zdecydowanie nie zauważyły tej pułapki. Zamierzacie wejść tutaj na górze? Na górę? Koledzy? I koleżanko? Chyba sami z siebie nie wejdą. Z jakiegoś powodu. Szkielet. Dobra, Gail. Kiedy będziemy tędy wracać, to może być tutaj. Możesz się pozbyć tych wyzieł? Chyba, że ten otwór je emituje. Może nie. Odejdźcie od tego. To jest irytujące. O ile nie będę ich mikro zarządzać każdego kroku, którym idą, to takie rzeczy będą się zdarzać. Maybe I need more pockets. Don't waste a step. Skamieniały drow. Mamy niby tą miksturę, która leczy skamienienie. Nie wiem, czy chcemy to zużywać na drowa. Dobra, wiecie co zapisałem? Zobaczmy, co się wydarzy. Możemy to rzucić. Dobra, wiecie co? Coś się wydarzyło, coś co nie powinno. To szybko wczytam.
Dobra, idźmy na górę. Sporo tych drogów. No szalacko sobie chodzą. Cokolwiek zamieniło ich w kamień, jest duża szansa, że nas może też zamienić w kamień. O, Beholder. Spektator. Obserwator. Ile ty masz akcji, gościu? A, bo byliśmy zaskoczeni, okej. Dobra, teraz by się przydało masowe leczenie, coś czego nie mamy. Nie jest zbyt. By to ująć. Odporny. Zobaczmy jego ataki, na podstawie czego promień paraliżujący. Na podstawie czego on atakuje. Rzut na kondycję. Promień raniący. Akcja szczypułki ocznej. Okej, ale z czego dostajesz bonusy? Nie wiem, może mu zręczność zaklnijmy. Jest ciemność. Pozbądźmy się tego, bo on nam podtrzymuje tą ciemność. Dobra. Still on my feet. Szczelmy mu coś przydatnego. Jaka jest twoja mądrość? Okej. Cię przestraszyć. Gdybyśmy byli w stanie, to by było mega. Próbujmy. Odparcie, strach. Dobra, rzut obrony przeciwko strach. Czternaście, on ma, wrzucił 18, więc jest spora szansa, że to się uda go przestraszyć. Jak spróbujemy jeszcze raz, to by... No okej, tylko nie możemy. Ty już nie masz czarów. Serduszko. Uskrów swojego kolegę.
catch my breath. I odejdź. Wiem, co słowo tam należy rzucić. Dobra. Kula ognia. Ile zadaje obrażeń? 8 do 48. Znaczy to zada więcej. 8 do 48. Możliwe, że tak. Dobra, zróbmy tak. Niezłe obrażenia, ale będziemy potrzebowali więcej siły ognia na niego. Możliwe, że nam się nie uda za pierwszym razem. Bo mamy trochę mało zaklęć. Gość zdecydowanie pakuje. Tak, teraz muszę marnować moje akcje na innych. Gale. Nieźle się broni przed podpaleniem. Wampirczy dotyk. Dotknij przeciwnika, aby wyssać z niego punkty życiowe. Nie, to nam nic nie da. A nic póki co nie mamy, co moglibyśmy zrobić. Zrób uderzenie. Muszę się odsunąć. Zużyję leczenie na siebie. I mam nadzieję, że oni nie mają nic poważnego do zaoferowania. Dobra. Możemy zrobić piekielną reprymendę. Dobra, czemu nie? On cały czas się na mnie fokusuje, może latać. Nie jestem w stanie się ukryć przed jego promieniami. Dobra. Unieruchomienie, przerażenie. Możesz ty go przerazić? Groza. Świetnie. Potka. Na Gale. Potrzebujemy, żebyś nadal sadził obrażenia, jak tylko możesz. Dobra. Spróbuj zepchnąć tego drowa, to nam się przyda teraz. Dobra.
Zobaczymy, jak groza na niego zadziała. Mam nadzieję, że nic nie będzie w stanie zrobić. Potrzebujemy teraz dodatkowego czasu. Dobra, możemy przywołać sobowtórę. To się przydało na tego gościa, żeby nas nie masakrował. Podejdź tutaj, zobaczymy, co będziesz w stanie zrobić. Mamy jakieś specjalne coś, co możemy ci zaaplikować, jakąś truciznę pewnie. Spróbujmy. Odparcie. Niedobrze. Dobra, zamknij sobie. Dobra, podejdź tutaj. I ognia. Dobra, i podejdź do niego. Będzie próbował uciec, to go ciachniesz. Gale. Przydałaby ci się zbroja maga, żebyś nie zginął szybko. Dobra, wrzuć zbroję maga. Odejdź trochę. I zobaczymy, co nam się uda z tego zrobić. Dobra, ty. Dawaj ognia na niego. Ładnie. Odejdź do niego. Powinien zaraz paść. Okej, prawie. Raz strzelajcie w Willa. Will. Ognia. Lepiej było zaatakować. Zaatakować mam większą szansę. Dobra, zaatakuj go. Pięknie. Dobra. Problem jest taki, że oni nadal nas atakują. Byli zauroczeni przez obserwatora. Ale z jakiegoś powodu nadal nas atakują. No to co? No to bijemy ich w takim razie. Dobra. Leczenie na Gale'a. Ładnie. Gale. Magiczne pociski, 3 w niego. Dobra, możesz podejść bliżej. 3 w niego powinny go wykończyć. 1 w niego. Prawie go wykończyły. Dobra. Serduszko. Dokończysz go. Liczę na siebie. Pięknie. Wystaw się tutaj. Okej. Dobra. Z nim powinno już pójść łatwo. Hope your soul is in good hands. Wybijenie. This is my time.
Dobra. Nie? I podejdź ile możesz. Dobra, jaki ty masz zasięg? Całkiem niezły, ale... niewystarczający. A, ognia! Możesz podejść. Ile możesz? Nieźle. Nieźle pakujecie. Time to push my luck again. Cel poza normalnym zasięgiem. Teraz jest poza. Dobra. Dobre pytanie. No na to, że do herbaciarni będziemy musieli się dostać z tej strony. Dobra. Panie obserwator, masz coś ciekawego? Oczy spektatora. Promień strachu wprawia cel w przerażenie. Promień raniący zadaje obrażenia nekrotyczne. Ciekawe. Gail, może ty chcesz taki naszyjnik? Może się przydać. Nie, ty już masz maszyjnik. A, magicznych pocisków, tak. Źle patrzyłem na opcje. Przyjaciel zwierząt. Mogę to też dać Willowi. Ten promień raniący. Teraz na to patrzę, to nie jest aż taki silny. Może on miał jakąś lepszą wersję tego promienia? Przyjaciel zwierząt. To też nie jest jakoś super dobre. Dobra, ty Will będziesz przyjacielem zwierząt. A ja zobaczę to. Dobra. Co tu mamy poza tym? Bliskie narzędzia. Strzępiony kaptur droła. Ty gościu. Ułamek pamięci. Na to spojrzymy. Lędowa rękojeść. Okej. Zdecydowanie te lodowe rzeczy brzmią jak kawałki jakiegoś przedmiotu. Piorunujący wisiorek, eksplozja błyskawic. Przewoła elektryczne krążące w twoich żyłach, aby wzmocnić czar lub sztuczkę błyskawicy. Nie używamy błyskawic. No, będzie na sprzedaż. Odłamek pamięci. Coś się dzieje, jak to? A dull crystal glowing only faintly. Spróbuj ustalić jego przeznaczenie. 10 mamy całkiem sporą szansę. Sam raz. You heard its like described before. A memory shard used to store brief mental impressions from the user's mind. Delikatnie wysonduj myśli zawarte wewnątrz. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported somewhere deep, loud, and hot as the hells themselves. Within the Underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer waiting to fall. An echoing clang, and you're back to yourself, left only with a firm sense of a place, a grand forge. Adamantine Forge.
These people need a new hobby. No. Czy to nam wskazywało dokładnie, gdzie tego mamy szukać, czy po prostu kolejna wzmianka, która nic nam nie mówi? Z informacją o położeniu. Okej. Okay. Kolejna rzecz, którą trzeba się przedostać przez jezioro. Co ty masz? Nic ciekawego. How much further can I go? Dobra. Jeszcze tego pana musimy zbadać. Szkielet już chyba zbadaliśmy, tak. Było jeszcze kilka drołów, których... których nie obudził, więc ta groza świetnie zadziałała na niego. Czy nie jest ich zabić? To, że jest skamieniały, to powoduje, że ma zmniejszenie obrażeń? Pewnie tak. Okej. Okay. Dajemy rzeczy w ten sposób. Olej zmniejszający. To mogło się przydać kiedyś. Dobra. Will, tobie chyba powinno to szybciej zająć. Droga trucizna, zbroja łuskowa, krótkie miecze, bla bla bla. Dobra, no, całkiem niezła bitwa. Gdyby nie weszła na niego ta druga groza, to myślę, żebyśmy nie żyli. Ale weszła. I po to ją mam. Dobra, przy okazji... Księga czarów, czy ty masz jakieś... Jakieś zaklęcie rozproszenia. Nie widzę nic takiego. Będziemy musieli zwracać na coś takiego uwagę. Może ty masz coś takiego jak rozproszenie magii? A zdjęcie klątwy. Klątwy i uroki. Czy to oznacza również na przykład ślepotę? Muszę zastanawiać się nad tą ślepotą. Może to lepiej zadziałać niż cisza, bo cisza jest na jakiś obszar i łatwo z tego można wyjść. Natomiast kiedy oni nam zaślepili Gale'a, to praktycznie i tak był bezużyteczny. Spróbujemy tak. Poza tym... Nie wiem. Dobra, nieważne. Dobra, czas na obóz. Adventure awaits. I've got a long road ahead. Wonder if the gods are watching me. Ktoś coś do powiedzenia? You wish to speak? O co chodzi z tą tajemną fortecą w podmroku? Możesz wiedzieć coś więcej? Precious little. But I'm quite certain it can still be found. Ta klątwa cieni, o której mówiłeś, chyba nie może być aż taka zła. Już o tym już mówiliśmy. Dobra, nie wiem, dlaczego masz te same kwestie, co wcześniej. Dobra. Serduszko, co tam u ciebie? Chciałam, żebyś przyszedł do rozmowy. Co potrzebujesz?
Ty i ja łączy chyba nas coś szczególnego. Chcę o tym porozmawiać. Very serious of you. But go ahead. Przyznaj się, nigdy nie miałem z nikim takiej relacji, co? W sumie, jeżeli Nat miała, to pewnie nie pamięta, więc głupie pytanie. Jak się trzymasz, o? It's strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to become a Dark Justicia. But perhaps I should be content with my lot. I'm already blessed to have you at my side, after all. Nie. Widzicie? Możemy ją naprawić. Możemy też się pytać o jej kult. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Nie mam nic przeciwko wyznawcom. Powinnaś mi zaufać. W końcu jedziemy na najemnym wózku. Powiedzmy, że nie mamy nic przeciwko wyznawcom. Bądźmy mili. Okej. Automatyczny sukces. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah. Mistress of the Night and Lady of Loss. I assume you've heard of her. Przypomnij mi. My Lady Shah is the Night Singer. The patron of darkness and loss. Fascynujące. Mów dalej, proszę. Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shah teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Pain, hope, the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. Jak konkretnie wyznawcy Shah nawracają innych? We tear down the lies the world is drunk on. The institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols, topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. There's often suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. Możemy powiedzieć coś złego? Bądźmy neutralni. Szczerze, no... Widzę jakieś... dziedziny rzeczy, a czy raczej... społeczeństwa, czy warstwy, w których... te wartości mogą rzeczywiście działać, ale... nie zamierzam oceniać twojej wiary. Curious. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company. Miło, serduszko. Dobra. Ty masz coś do powiedzenia o Cyfrze? If the Gith are looking for that artifact, then we may have something valuable on our hands. And it's a powerful weapon to boot. Things are starting to look very interesting. Powinieneś wiedzieć, że powiedziałem temu łowcy potworów, gdzie jest nasze obozowisko. What? Why? Why would you do that? Bo to łowca potworów. Ty jesteś potworem. To chyba sprawiedliwe. Fair. Nothing about this is fair. Least of all what you've done. If you can find me, anyone can. You've left me exposed. I won't be caught and dragged back like some animal. When I return to Baldur's Gate, it will be on my terms. And if I can't trust you to help me, then I'll figure it out myself. O. Staliśmy twój plecak.
cóż. I tak nigdy go nie lubiłem. Dobra, wrócę go tutaj z powrotem, ten plecak. Możemy połączyć. Nie przewidziałem, że aż tak się wkurzy. Ale cóż, no, dobrze, że zrobili takie miejsca, w których towarzysze mogą się na nas skurzyć i powiedzieć nam bye bye. Coś macie jeszcze do powiedzenia? Well met. Nie? Okej. I do enjoy our conversations. What do you... Też nie. No cóż. Baba z wozu koniu lżej. Czas na odpoczynek. Dobra, co my tu mamy coś ciężkiego do wyrzucenia? Takie łaski chyba są dosyć ciężkie. Blam. Patrzę, co tutaj mamy najcięższe rzeczy do wyrzucenia. Są dosyć ciężkie, niezbyt wiele dają. Dobra. O! Cewka wróciła. Blood hurts. O! Jesteś ranny, pokaż. Medycyna, nie ruszaj się, poprawie, sztuka przetrwania, mądrość albo mądrość, próbujmy na 5. Ej. As the wound closes, the cub begins testing his weight on the leg. Good, no hurt. Jak to się stało? Teeth, claws, bigger. No już, już ci lepiej. Come back, strong, show you. Okej. Tyle? Chyba tyle, nie widzę go już. A nie, tutaj jesteś. Oh. Friend, nice. No bite. Fajnie. Mamy własną sówkę. Sowo niedźwiadka nawet. Dobra, zobaczymy, co się z nim będzie działo. Dobra, czy teraz sówka ma coś jeszcze do powiedzenia? Powinniśmy rzucać ten zaklęcie zawsze najpierw. Gdzie jest rozmowa tutaj? Hello. You are not food. You are friend. O, jak miło jest. Podoba ci się tu? Nice here. The cave smell like rotting meat. Goblin camp smells like goblins. Chyba zostaniesz ze mną. Yes, fun. Możemy go jeszcze pogłaskać. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No dobra, to na razie tyle. Puszczamy
opuszczamy obozowisko. I dobra, przejdziemy tutaj naokoło. Spróbujemy znaleźć tą herbaciarnię. Znajdź grzyby, o które prosiła. Wie, że należy do kapłanki. To chyba nie to. Nie wiem, czy to ta magiczna wieża? Chyba tak. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.